Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszych ekranach Ace Attorney 2. Witam was bardzo, bardzo serdecznie. Przed nami kolejny odcinek poświęcony śledztwu, drugiemu dniu śledztwa, tak dokładniej. Próbujemy właśnie przebić się przez najgroźniejszą zaporę, jaka istnieje, czyli przez Starą Torbę, która to, no, niestety blokuje nam dostęp, aczkolwiek zaraz będziemy mogli ją przejść przez to, że mamy do zaprezentowania jej letter of introduction, który dostaliśmy od Edgeworth'a, czyli taki po prostu list polecający, który nas pozwoli nam tej wejść. Niestety, prawdopodobnie, będzie to odcinek nieco krótszy, przez to, że mam po prostu bardzo dużo teraz na głowie różnych rzeczy i muszę to jakoś sobie wszystko wypośrodkować, także od razu ostrzegam. Być może wyjdzie normalne, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Jeżeli byśmy skończyli w takim jakimś momencie akurat segment i by było około pół godziny, to nie zdziwcie się, no czasami te odcinki muszą takie być i tyle. Także cóż, prezent i zaczynajmy. Może jeżeli pokażę jej list, który dostałem od Edgeworth'a. Pani Stara Torbo, jeżeli mogłaby pani na to spojrzeć. Co? Dlaczego mam niby patrzeć na ten bezużyteczny kawałek? Edgy Poo. O. Czy to są jej perfumy? Feromony d'amour, które wyczuwam? Uff. Zobaczmy. Czy pozwolisz, proszę, tej nieułożonej młodej osobie przeprowadzić śledztwo? Twój na zawsze, Miles Edgeworth. Twój na zawsze? A, ten to umie w komplementy. W porządku. Ale tylko dlatego, że Edgy Poo powiedział. Rozumiesz? Oddaliśmy to? O, ja sobie właśnie pomyślałem, że muszę coś zrobić. Pamiętaj, nie ma tej łażenia. Zrobisz coś złego i nie odpuszczę. Chyba ona ma mocne uczucia do pana Edgeworth'a. Możliwe, ale wiesz, nic to nie wychodzi ważnego. To takie niemiłe, panie Nick. Uczucia mają być dzielone. Za każdym razem, kiedy gadamy o miłości, zawsze kończy się na odcisku dłoni na mojej twarzy. Tak czy siak, kontynuujmy nasze śledztwo. Okej. Ratatatatatatata. O, co? Co teraz? Jeszcze jedno, zanim odejdę. Nie można dzisiaj wejść do pokoju Angarda. Dlaczego? Główna drużyna dowodząca śledcza policji tam jest i będzie tam cały dzień, rozumiecie? Zastanawiam się, czy oni są tą drużyną śledczą, która zajmuje się badaniem da killera. Więc tam nie włazić! Kiedy postawicie tam nogę, to poznacie gniew Wendy i Starej Torby. Lepiej nie ryzykujmy. Dobra, Tatsier, możemy teraz odblokowane, mamy znowu te pomieszczenia jak Viola Hall oraz Living Room, a czy to Living Room mieliśmy. Viola Hall i stąd 22 marca Gatewater Hotel w Viola Hall. Wygląda to, że jesteśmy tutaj jedyni. A wciąż hotel wydaje się być jakiś taki przewrzetły jak bólu. Prawdopodobnie przez to, że drużyna policyjna szuka wskazówek dotyczących da killera. Okej, przenieśmy się w takim wypadku na korytarz. Hej, miastowy! Lotka, wciąż tu jesteś? No raczej, a nie inaczej, kurna! Fotografka śledcza próbuje wszystko zrobić, żeby temacicho zgarnąć, prawda, nieprawda? A ten hotel to ma taką aurę tajemnicy. No wiesz, jakby coś zawsze się miało stać. Ale czy masz aparat? Nie wiem, co ona powiedziała, bo przeklikałem za szybko. Fotograf musi mieć aparat. Do tej nie wiem, to jest jakieś takie mistyczne podlaskie zaklęcie, że nie jestem w stanie to do końca przetłumaczyć, ale musi być gotowy na każdą okazję, wiesz ty to? Więc ja tu będę czekala. A skoro mowa o aparatach i o karmieniu, to czy macie mój aparat, złodziejaszki? Możesz już przestać z tym złodziejaszkami? Czy możemy je dać, ten aparat? Czekajcie, bo mamy ten aparat, czy nie mamy? No mamy, a możemy jej to pokazać? Nie wiem, czy powinniśmy.
Nie, przepraszam, nie mogę spojrzeć. Jedyne na co ja chcę popatrzeć to zaparowany ręcznik. Co? Zaparowany ręcznik? Ja potrzebuję jedno na moje oczy. Dzisiejszy dzień to sprawia, że moje oczy nie wyglądają dobrze. Pierwotnie, może użyję tego następnym razem, żeby mi coś pokazała. Zabawne, że mamy jej aparat, ona go nie chce. A to byłem ciekaw, czy będzie to się reakcja. No nic, pogadajmy z nią. Noc morderstwa. Chcę zapytać się o noc morderstwa. Co? Naprawdę będziesz... naprawdę będziesz żebrał moje informacje? Locka. Byłaś na tym... czaiłaś się na tym korytarzu w noc morderstwa, prawda? Cóż, no w sumie tak, ale... przygotuj się, Phoenix. Nadchodzi. Ja tu nie byla przecież cały czas. No, ty wiesz. Ja patrzę na gwiazdy. Gwiazdy w sensie nie chodzi o to, że gwiazda nieby, tylko gwiazdy w hotelu. Parę autografów z Garnela. Parę rączu ścisnęła. Napiła się troszkę napojów. No to, że ona nie była tutaj przez cały czas tej nocy. Pani z ochrony? Też była w tym korytarzu przez cały czas. To chyba oznacza, że nie ma nikogo, kto powiedziałby nam, kto wchodził i wychodził tamtej nocy. Skandal. Więc co do tej notatki, która była w środku twojego futerału? O, te pierdolo, to co ja napisała? Tak. Czy można uwierzyć w to, co tam jest napisane? Chodzi ci o tą, o tym, że Angard spychał to swoją paniłość od o zarządzanie na Koridę? Tak. Ach, cóż. Jak to nieobecne? Ty chyba lepiej, jakbyś w to nie uwierzył. Co? Słuchaj, ja w sumie napisałem to tak o... nagle, wiesz? Ja czasami tak piszę, co mi do głowy przyjdzie. Co mi do głowy przyjdzie? Tak. Kiedy przychodzi co do czego? To takie pierdoły są. Dziennikarka. Hej, a co z wami? Co się tak na mnie patrzycie, jak dziadzia? O, a dlaczego? I dlaczego wy tak nagle starzej wyglądacie? A może to ja się zmniejszam? O czym ona gada? O czym gada ta kobieta z Podlasia? Aparat. O, moje maleństwo za $1600. O co chodzi z tym czerwono-płaszczowym prokuratorem? On mi powiedział, że to dowód jest i nie chciał mi to oddać. Cóż, w sumie tak to jest. Hej, hej! Tyś przyjaciel od tego czerwonego płaszcza, tak? Powiedz parę dobrych słówek, szepnij o Lotce, żeby oddał mi aparat. Chcesz, żebym to zrobił? Słuchaj. Tyś go pomęczysz trochę, jakieś 5 godzin i gwarantuję, że on ci odda. A dlaczego sama nie będziesz wykonywała swojej brudnej roboty? Cóż, chyba czas, żebym ja szła. Fotografka z tabloidów bez aparatu jest tylko z tabloidów. Tak, chyba tak to działa. A wy się trzymajcie tam, okej? Jutro się w sądzie widzimy. Okej, do zobaczenia. I ty, malutka, co? Pracuj dalej, okej? Okej. I nie wybrzydzaj z jedzeniem. Okej. I odrabiaj pracę domową, jasne? Okej. Zazwyczaj to o jedną rzecz można dzieciaka poprosić już na odchodne, a nie 3 questy i 4 questy dawać. Jeżeli znajdziesz kamerę, proszę idź już, okej? Poszła. Boże, śmieszne to w sobie było. Dobra, pójdźmy do pokoju Koridy. Na razie ten drugi mamy wyłączony, niestety. Panie Nick! Co to za duchowe jęczenie? Nienawidzę złych duchów. Nie sądzę, żeby to był duch. Może to jest demon? Co takiego? Kogo nazywasz demonem, gówniarzu? To któż by inny. Prosto z ostatniego trendu piekieł. O, to obcy! Kogo nazywasz obcym? Ta. O, to tylko pani stara torbo. Co pani tutaj robi?
Co jest z tą młodzieżą dzisiejszą? Ja przyszłam tutaj, żeby oddać szacunek, w sensie złożyć hołd mojemu biednemu Juanowi, a wy mi przeszkadzacie. Złożyć hołd poprzez nie jakieś modlitwy śpiewane jękiem? Możemy z nią pogadać oczywiście. Noc morderstwa. Proszę, opowiedz, proszę nam opowiedzieć o nocy morderstwa. Jeszcze raz. Przecież ja już mówiłam wam tyle razy, że to w głowie się nie mieści. Trochę tak wjechała lotka, przepraszam, ale one mają taki podobny styl mówienia. Ja zostałam oszukana? Zrobiona w balon? Wykiwana przez tego oszusta. Fotografkę i notatkę. Ona się tu czaiła z tym swoim debilnym wyrazem twarzy. Z tym debilnym wyrazem twarzy? Okej, rozumiem. Poczekaj ty mała wiewióro. Jeżeli będziesz robiła notatki, przynajmniej spraw, żebym brzmiała w nich lepiej. Okej, teraz widziałam wszystko. Ale ja też pracowałam tej nocy, wykonywałam swoją pracę i zajmowałam się swoimi sprawami. To nie jest tak, że miałam czas, żeby marnować go przez całą noc. Wspomnij o Toridzie. Zastanawiałam się, czy mogłaby pani trochę powiedzieć o pani Toridzie. Zawsze odpala ten tryb. On był najpopularniejszą gwiazdą, wiecie? Szczególnie tam, gdzie się liczy, w moich oczach. Ale słyszałam, że w takich, powiedzmy, sondażach popularności przegrywał z panem Angardem. Cóż. To tak było ostatnio. Pech i tyle. Ale on miał się stać jeszcze większą gwiazdą niż był wcześniej. Spójrzcie na tą górę prezentów. To jest góra uczuć wszystkich jego fanów do niego. Tak, góra jest dosyć duża. I zdecydowanie nic jej na razie nie zniszczy. Panie Nick? Hmm? O co chodzi, perełko? Prezenty to są same niedźwiadki, racja? Ona ma rację. Nie ma nawet jednej rzeczy, która nie jest niedźwiadkiem. Prezenty? Wszystkie z prezentów pan Corrid wydają się, od fanów, wydają się być niedźwiedziami. O, to przez to, że nie można pomyśleć o Juanie bez pomyślenia o niedźwiadku. Niedźwiadku? A dlaczego? To wy nie wiecie? Kiedy mój drogi Juan trenował, on walczył na gołe pięści z niedźwiedziem. On nie chciał się poddać i pozwolił niedźwiedziowi wygrać, ale po walce stali się przyjaciółmi. Wow, ale ocieplająca serduszko historia. Jest zupełnie jak w tych waszych serialach. Oni idą razem przy rzece i jeden z nich mówi: ha, rzeczywiście umiesz walczyć. A drugi odpowiada: no, ty też, ty też. Czy to naprawdę się stało? To jest w jego biografii. Cóż za bzdury. Więc od tamtego czasu fani dawali mu niedźwiadkie czy prezenty. Ta, ładne niedźwiadki. Jestem wujek niedźwiedź. I mówię, że jest... nadchodzi misiowa godzina 8. Cóż to za piekielne wycie? To jeden z prezentów się włączył. Brzmi jakby była już 20. Czyli czas na spanko. To mnie wystraszyło. Myślałem, że umrę tam. 20. Wtedy właśnie skończyła się ceremonia rozdania nagród, prawda? Dostać szybko. Ciężko jest uwierzyć, że minęły 2 dni od ceremonii. Oho. Odbiornik. Halo? Halo? To nie jest telefon. Maja. Co z Mają? Nie skrzywdziłeś jej, prawda? Chyba nie możesz spełnić swojej prośby. Swojej prośby, swojej części umowy, panie prawnik. Słyszałem wieści. Więc chyba mój prezent się nie przydał. Nie, mistyczna Maju, mistyczna Maju. Jeszcze jeden dzień, proszę. Proszę tylko o jeden dzień. Zdobędę niewinny, tym razem na pewno.
proszę. No, skoro musisz. Potrzebuję tego uniewinienia bardziej niż czegokolwiek innego. Proszę, proszę pozwól, ma jej coś powiedzieć. Chcę usłyszeć, że jest cała. Okej. Więc... Troszkę. Co to za nagły dźwięk? Halo? Halo? Wygląda na to... Złe... Połączenie... Cholera, czy odbiornik nagle się zepsuł? Przepraszam... Pip. Co się stało? Nie wiem, nagle... usłyszałem tylko taki, no, pusty dźwięk. A, mistyczna Maju, mistyczna Maju! Dlaczego odbiornik nagle tak się zepsuł? Powinien prawdopodobnie... sprawić, żeby jakiś ekspert elektroniki na nią zerknął. Im szybciej, tym lepiej. Okej, okay, no ekspertem chyba nie jest ona, prawda? Teraz... A, wiem, kto jest ekspertem. Czasami trzeba pomyśleć, prawda? Czy musimy do lobby pójść, bo stąd możemy przejść do... kancelarii, gdzie czeka nas nasz nowy pracownik. Hej, wróciłeś, koleś? Pomyślałem, że zrobię coś na obiad. To miłe, dzięki. To jest taki danie dla bogaczy. Pełne ważnych substancji. Spuszczki oczywiście. Przepraszam, że tak bardzo się musiałeś postarać, żeby ugotować, ale nie mam teraz czasu, żeby zjeść. Ups. Wygląda to, że nie masz otwieracza, puszek, koleś. Ja sobie żartujesz, a myślałem, że on jakoś już ogarnął to miejsce. O, wiem! Może pomóc w inny sposób. Pytaj, o co chcesz, koleś? Dalej! Cóż, skoro zaoferował, ciekawe, o co powinienem go zapytać. No i chyba możemy go od razu zapytać, prawda? Nie możemy, czyli musimy mu zaprezentować zapewne. Odbiornik? O, pani Nick, powinien pan zapytać... o Jezus, ja się tłumaczyłem do strafi. Łachmania z tego detektywa o tą rzecz. O jaką rzecz? O tak! To się zepsuło tak nagle. Zepsuło się czegoś? Kiedy gadałem z porywaczem, nagle usłyszałem taki... Statyk, to nie wiem, taki szum? Szum chyba. Albo no szum chyba bardziej pasuje. To brzmiało tak. Nie słyszę żadnego szumu, koleś. A? Może się samo naprawiło? To dziwne. Jestem pewien, że wcześniej wydawało się taki głośny dźwięk. Może... Może co? Może to było... może coś elektromagnetycznego na to wpłynęło, koleś? Elektromagnetycznego coś wpłynęło? Zapytajmy. Więc... Czym jest to wpłynięcie elektromagnetyczne? To dzieje się, kiedy fale radiowe mieszają się z innym sygnałem, koleś. Och, kiedy mówisz o tym w ten sposób... Nie rozumiem, o czym mówicie. Na przykład, kiedy telefon dzwoni na ekranie komputera, to cały ekran robi się taki rozmazany i zaczyna się dziwnie zachowywać, racja? A? Komputer? Po polsku powiedziała. To jest zabawne, bo rzeczywiście kiedyś coś takiego było, tylko że nie z komputerem samym, tylko ja jeszcze pamiętam te czasy, kiedy to było tak, że ktoś do was dzwonił, to przed tym, jak telefon pokazał nawet czasami połączenie, to słychać było w głośnikach taki dźwięk charakterystyczny. No to, ale to jest mocno, z kategorii nigdy nie znają i w sumie nawet ciężko mi coś więcej o tym powiedzieć, bo sam to słowo pamiętam, ale pamiętam, że coś takiego było, że padł się telefon przy na przykład głośnikach. Miałeś gdzieś głośniki o kompa, teraz większość osób słuchawki raczej, ale no głośniki dalej są popularne. No ale gdzieś były właściwie jedną opcją, mało kto miał słuchawki, tak mi się wydaje. Czy no były, ale to one były takie gówniane, więc raczej się w głośniczkach się działo. No i właśnie właśnie ten telefon tak zbierał to. Takie wspomnienie się odblokowało. To zupełnie jak użyjesz suszarcia obok telewizora i ekran zaczęła dziwnie wyglądać. O, tak, telewizor tak robi. O, więc o tym mówisz. Ona wydaje się być niesamowicie szczęśliwa, przez to, że mogę to zrozumieć.
Więc pokój, w którym byłeś, kiedy odbiornik, no, złapał tą taką jakąś złą falę, musi tam być coś, co wysyła bardzo duże fale radiowe, koleś. Coś jakby... podsłuch albo coś? O! Ej, skoro o tym mowa! Gdzie byłeś, kiedy to się wydarzyło? Byliśmy w pokoju pana Koridy, na miejscu zbrodni. Co? To jest to. Zakradnę się na komisariat i zdobędę bar sweeper. Nie wiem, jak to do końca przetłumaczyć, gdy realnie jest to takie urządzenie. Bo normalnie bar sweeper to jest łapka na robaki, w sensie jakaś paczka, nie wiem, jak to się mówi, paczka muchy? To jest to paczka robaki taka. Ale tutaj bar sweeper to jest bardziej taki wykrywacz bugów, a przez bardziej rozumiem takie pluskwy. I nie chodzi o pluskwy robaki, tylko pluskwy do podsłuchiwania. Poczekamy się miejscu zbrodni później, okej, koleś? Czekaj, Gamszu! No tak, maleńka, czas na śledztwo. Nie możesz doczekać, koleś! Moje palce aż świeżbią. Yeah. Powinniśmy też iść, pani Nick. Okej, chodźmy. No i tak też zrobimy. On poszedł przodem, jakoś się tutaj przecisnął. Yola Hall. No i teraz przejdźmy sobie do Kolkoridy. Hej! W końcu jesteś, koleś? Przepraszam, że musiałeś czekać. Dosłownie poszedłem tam prosto. Czy ma pan tego bug sweepera? Cóż, widzicie. Zostałem złapany, próbując się zakraść, koleś. Nagle patrzyłem na drzwi do komisariatu. Z zewnątrz, mam na myśli, więc tak. Nie udało mi się zdobyć jedno z takich policyjnych. Co znaczy, że nie udało ci się zdobyć? Potrzebujemy tego. Ej, spokojnie, koleś. Nie powiedziałem, że nie zdobyłem w ogóle. Powiedziałem, że nie policyjnego. O, więc to jest ten bug sweeper. Wygląda na trochę zniszczony? Ej. To zostało zrobione, kiedy byłem w podstawówce, koleś. Przez kogo? Za mnie, oczywiście. O, widzę, patrzenie na to wprowadza dużo wspomnień. Ej, nie patrz tak na mnie, koleś. Wiem, że wygląda trochę zużyty. Ale włożyłem serce i duszę w zbudowanie tego maleństwa. Już wyobrażam sobie tego małego, ale... Słuchajcie, jeżeli będzie działał, no to całkiem sporo osiągnięcie na Gamszu. Pana serce i duszę? Zadziała, zaufaj mi, koleś. Wykona pracę, ale... Ale? Ale nie możesz ustawiać częstotliwości. Więc będzie to wykrywało wszystko, co daje fale elektromagnetyczne, a to totalnie brzmi, jakby to miało też nam pokazać coś więcej niż to, co szukamy. W sensie, jakby miało w jakimś kluczowym momencie zapikać, tak samo jak było w pierwszej części z pociskiem utkniętym w ramieniu pewnej postaci. Ale czy tak nie będzie lepiej? Cóż, właściwie, skoro to tu przytaszczyłem, może spróbować, prawda, koleś? I'm getting that thinking. Znowu czuję to takie topiące uczucie. Okej, okay, zaraz powiem, jak użyję tego maleństwa. Jest urządzenie do nasłuchu. Jeżeli urządzenie do nasłuchu jakieś jest ukryte tutaj, w tym pokoju, koleś. Więc znajdziemy je, racja? Racja. Po pierwsze, włączmy sweepera. Teraz przesuńmy sweepera, żeby sprawdzić pokój. Dokładnie. Ten sweeper da ci znać, jak silny jest sygnał, więc patrz na to, okej? Okay? Kiedy znajdziesz coś, co daje dużo fal radiowych, naciśnij Enter, żeby się na tym do tego przyczepić. Jest dużo rzeczy, które będą dodawały te fale radiowe, więc rozejrzyjmy się na wszystko, co może być podejrzane, okej, okay, koleś? Okej. Okay. Wyjdę na zewnątrz i będę się rozglądał. Krzyknij, jeżeli znajdziesz cokolwiek. Dobrze, koleś? No i to jest nowa mechanika. Kolejna, procesowa. O, co za uroczy misiaczek. O, to musi być jeden z tych... z tych takich wyszukanych...
misiaków robotów. To jest robot? To jest prawdziwy robot? Tak, tak, prawdziwy. Panik. Tak? Ile to ma koni mechanicznych? Ile koniątek? Koniątek? Cóż, słuchaj, to jest niedźwiedź, więc what the fuck? No telewizor oczywiście. Nie sądzę, żeby urządzenie było w telewizorze. Chyba telewizor został włączony. Pokazuję teraz stary film z samurajem. Tak, kanał gra różne międzynarodowe filmy. Ale też takie nasze. Za każdym razem, kiedy oglądam jeden ze starych filmów, zawsze myślę: wow, te japońskie gwiazdy są naprawdę dobre z angielskiego. Tak. Kiedy dorosnę, chcę studiować japoński. Chyba powinien być cicho. Nie niszczyć jej marzeń. Co to znaczy? Dobra, czy coś tutaj mamy? No mamy lampę, ale to raczej nie będzie lampa. Słuchajcie, przejdźmy już do bardziej tego, co to może być. Nie mam ten pilocik, ale nas bardziej interesuje przejście, bo tutaj musimy znaleźć obiekt, który teoretycznie fal nie powinien wypuszczać, a wypuszcza. Czyli na przykład no, laptop może wypuszczać. Kamera, spoko. Tutaj budzik, no spoko. Ale tutaj też spoko. Ale dlaczego niedźwiedź ma falę? To jest duży wypchany misiek, racja? Największy, jak ja widziałam. Ej, znaleźliście to? To urządzenie na schowę, mam na myśli? Nie, jeszcze nie, ale oczu tego niedźwiedzia jest... Zobaczmy. Perfekcyjnie normalnie wypchany misiek z silnymi falami radiowymi. Ja znalazłeś urządzenie, koleś. Wydupmy mu oko i zobaczmy, co zobaczymy. Ty psycholo, uspokój się. Nie, nie możesz. To takie brutalne. Dobrze mówi perełka. Taki był dźwięk. Nie. To jest... To jest miniaturowa kamerka. Jest chyba więcej. To jest nadajnik i timer. Co takiego? Odbiornik, koleś. Czyli nadajnik? Transmitter, nadajnik. Czy to jest ta wysoka technologia, zaawansowana? Zaraz się dowiemy. Dodajmy. Aparat. Jest ta malutka rzecz, to jest kamerka? Tak. To jest malutka kamerka CCD, koleś. To jest malutka, tworząca świetne filmy kamerka, używana zazwyczaj w systemach bezpieczeństwa. Więc to jest kamera, taka kamera. Działa na baterię, która jest w zestawie, ale nie ma żadnej taśmy na tej kamerze. To jest tylko część kamery, koleś. Nagrywacz taśmy z taśmą w środku jest gdzieś indziej. Gdzieś indziej? Nagranie zamienia się w fale radiowe i jest wysłane do nagrywarki. Więc to jest trochę jak taki broadcast w telewizji? Transmisja? O, racja. Kamerka szpiegowska ustawiona, żeby nagrywać ofiary, poczuł ofiarę o 20 przez godzinę. Działała podczas morderstwa. Dużo informacji, o których nie usłyszeliśmy w dialogu. Odbiornik, czy nadajnik? Więc czym jest ten nadajnik? To jest urządzenie, które wysyła nagranie z kamery do jakiegoś konkretnego celu. To jest jakby wersja wideo no tej plustwy, koleś. Chyba jest przyczepione do tego małego zegareczka. Czegoś przypominającego zegarek. O, to jest timer, koleś. Możesz to ustawić, żeby kamera się włączyła i nagrała odpowiedni czas. Można to ustawić na konkretny czas? To! Zobaczmy. To wygląda jakby zaczęło się to od 20 i trwało godzinę nagranie. O 20? To było czas, kiedy skończyła się ceremonia nagród. Nie ma tutaj zestawu danych, więc nagrywa się każdej nocy chyba. Panie detektywie, jak długo ten niedźwiadek tutaj był? Jestem dosyć pewny, że jest tutaj od nocy morderstwa. Więc
Więc może... Może ta kamera nagrała morderstwo na taśmie? Co? Jeżeli pomyślisz się o kącie, pod którym stoi ten niedźwiadek... To musiał widzieć całą zbrodnię, koleś. Nadajnik zmienia nagranie... wymienia jakby nagrania, które zostały zrobione przez kamerkę szpiegowską, fale radiowe i przesyła dane. Okej, wypchany niedźwiadek. Był tutaj aparat wokół niedźwiadka. Był on zmieniony jako prezent, znaczy tak przebrany za prezent, ucharakteryzowany na prezent. Znaczy no po prostu miał mi dać prezent. I jestem pewien, że był tutaj w noc morderstwa, koleś. Jest dosyć duży, więc mocno się wyróżnia. A kto dał panu Koridzie ten prezent? O, nie wiem, koleś. Ale to oznacza, że coś tam ma filmik tego, co się stało tej nocy. Możemy dowiedzieć się, kto jest tą osobą? To niemożliwe, koleś. Fale radiowe mogą być wysyłane prawie wszędzie, więc nie da się dowiedzieć. O... Czy naprawdę nie ma jak się dowiedzieć? Wypchany niedźwiadek. Kamerka była ustawiona w prawym oku. Znaleziony w pokoju ofiary. Mam! Co? Ej, koleś! Pozwól mi pożyczyć tą kamerkę na chwilę. A co z tym zrobisz? Pójdę do sklepów z elektroniką i zobaczę, czy ktoś... ktoś pamięta może, czy ktoś coś takiego kupił. Ale to niemożliwe. Jest już 21. Zostaw to mi. Nawet jeżeli będę się szukać całą noc, znajdę tę osobę, koleś. Okej, oddaliśmy mu kamerkę i nadajnik. O, tak, maleńki. Czas na śledztwo. Jestem podjarany, koleś. Moje palce aż same chcą iść naprzód. Ta! Zniknął. Tak. Ale pan łachmaniarski detektyw jest taki milutki. On tak bardzo się stara dla dobra mistycznej Mai. To jest tajemnica, jak zawsze udaje ci się robić rzeczy w najbardziej niewydajny sposób, Wright. O! Ach, ten sam traczek. Musicie mi wybaczyć, słyszałem waszą rozmowę przed chwilą. Edgeworth? Co tutaj robisz? Drużyna ratunkowa została stworzona i wypuszczona. Nie powiem, że jestem optymistą, ale musimy iść naprzód, krok po kroku. Rozumiem, dzięki. Nie dziękuj mi jeszcze. Wciąż jej nie znaleźliśmy. Więc była kamera ukryta w tym zwierzaku. Masz szczęście, Wright. Wiesz, że ten wypchany niedźwiedź? Czy znasz dziewczynkę, do której należy? Ja nie mam pojęcia. A, oczywiście, że nie. Twórcą tego niedźwiedzia jest bardzo droga, luksusowa marka z zagranicy. To jest całkowicie jakby przeszkowane i tylko mała ilość osób eksportowała to tutaj. Co? Kamera i odbiornik, które nie końca mądry detektyw zabrał ze sobą, są ślepymi zaułkami. Takie rzeczy można kupić wszędzie, ale ten misiek to coś innego. Sprawdzając, skąd się wziął w naszym kraju, ten niedźwiadek może powiedzieć nam, kto... kto go kupił po prostu. Naprawdę można, pani Nick? Czy można naprawdę? Cóż, chyba? Podamy się, nie dostaję takie pytanie. Perełka czy już taką odpowiedź konkretną, żeby ten autorytet poczuć i... No i nie dostaję jej po prostu. Jest 21. Chyba dalej zdążę. Zabieram go. Na pewno masz inne rzeczy do robienia. Zabrał Edgeworth to miszka. Do zobaczenia wkrótce, Wright. No ja tam go dalej widzę w tle. Poczekaj. Co? Dlaczego to robisz? Nie musisz tłumaczyć komuś, kto to nie zrozumie. Ale poza tym, Wright. Aż do jutra. Powinien zadawać sobie pytania. Kim jest osoba, która zamordowała Juana Corridę? Prawdziwy zabójca. Czy naprawdę dalej myślisz, że to jest Adrian Andrews? Jeżeli mam być cztery, nie jestem pewien. Masz jeszcze trochę czasu. Odnajdź prawdę, Wright. Wszystko zaczęło się od prawdy. Prawdziwy zabójca Juana Corridy. Przeszłość pani Andrews.
porywacz, którego jedynym celem jest uniewinnienie pana Angarda. I ta karta, Shell the Killer. Fajnie się tutaj zestakowało tych motywów parę. Maja, jedyny sposób, żeby mógł cię teraz ocalić, to odnalezienie odpowiedzi na tą sprawę dzisiaj. Nie rozumiem, jakie są twoje prawdziwe intencje, Edgeworth, ale tak jak powiedziałeś, jedyne co możesz zrobić teraz, to odnaleźć prawdę. To be continued. Myślę, że w idealnym momencie. Moi drodzy, mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Zmierzamy powolutku. Znaczy, no teraz będzie druga część śledztwa. No wiecie, że te śledztwa teraz są też dzielone na dwa dni. Znaczy nie na dwa dni, tylko na dwa przebicia. Myślę, że zajmie nam to z dwa odcinki, choć zobaczymy, jak będzie sprawnie i fajnie to szło. Na ten moment dziękuję wam bardzo za uwagę. Jeżeli się podobało, nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę oraz nawet krótkiego komentarza. Zapraszam was również do subskrybowania kanału, żeby być na bieżąco z wszystkimi materiałami. A także tak na ostatek zapraszam was do opisu pod filmikiem, gdzie macie moje socjalki. Wpadajcie przede wszystkim na Twitcha, ale też na inne. Na Twitchu streamuję na żywo od poniedziałku do piątku od 17 do godzin późnych wieczornych. Teraz masa gier jest zaplanowanych i masa planów, dużo streamów w planach, także zapraszam. Wpadajcie. Może akurat odnajdziecie swoje miejsce w tej społeczności, a myślę, że jest naprawdę fajna. Wszystko z mojej strony, dziękuję wam pięknie za wspólną przygodę, no i widzimy się już w kolejnym odcinku, także trzymajcie się ciepło, no i hej, papa.